tutaj rozumiem, że takie spotkania odbywają się na przykład dzisiaj w Grudziądzu, ale nie tylko, tak? Czyli jeździ pan, można powiedzieć, no, w cudzysłowie po kraju i opowiada ludziom, co to są te JOW-y, na czym polegają, no bo można sobie uświadomić, że generalnie nie wszyscy wiedzą, o co właściwie w tych JOW-ach chodzi. No i właśnie, o co w tych JOW-ach chodzi. W jednomandatowych okręgach wyborczych chodzi przede wszystkim o to, żeby poseł był odpowiedzialny przed wyborcami. Jeśli podzielimy Polskę na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, będą to małe skupiska ludzi, około 60-70 tysięcy osób. Wtedy o wiele łatwiej wyciągać odpowiedzialność posła przed wyborcami w tak małej społeczności. Z tego jednego okręgu do Sejmu wybierany jest tylko jeden poseł, ten, który otrzyma najwięcej głosów, a nie tak jak teraz to jest na listach wyborczych, gdzie zazwyczaj dostają się jedynki. Dzisiejsze spotkanie jest przede wszystkim spotkaniem informacyjnym. Chodzi o to, żeby do jak największej rzeszy ludzi dotrzeć i wytłumaczyć im, na czym polega problem prowadzenia JOW-ów, o co chodzi z referendum, ponieważ prawda jest taka, że nie wszystkie osoby nawet potrafią powiedzieć, co tak naprawdę znaczy skrót JOW. Dlatego też zaprosiliśmy przedstawiciela ruchu Kukiza, ruchu JOW, kolegę Pawła Szramkę, który wszystkim osobom będącym na miejscu odpowiada na pytania, przedstawił prezentację odnośnie ruchu JOW, odnośnie referendum. My tutaj jako Grudziądzanie zorganizowaliśmy takie spotkanie informacyjne w 4 osoby. Bardzo się cieszymy z frekwencji, która jest, bo liczyliśmy na 20-30 osób, a z tego co naliczyliśmy mamy niespełna 50 osób, także myślę, że to jest na dzień dzisiejszy sukces. Jest to spotkanie ponad podziałami, spotkanie, które nie ma barw partyjnych, nie myślimy tutaj o przyszłych wyborach. Ja wspólnie z Anią Krajewską, Andrzejem Zielaskowskim i Piotrem Ustowskim po prostu dowiedzieliśmy się o tej wspaniałej inicjatywie. Skontaktowaliśmy się z ruchem JOW, z ludźmi od Pawła Kukiza. Bardzo dobrze zareagował na to, stwierdził, że jeśli chcemy coś takiego zrobić, mamy to robić. Oczywiście spotkanie jest ponad podziałami, nie, żadne z nas nie jest członkiem partii politycznej. No właśnie, widzę tutaj równie dobrze środowiska prawicowe i lewicowe. Można powiedzieć z różnych tutaj, że tak powiem, politycznych nawet, można powiedzieć, barw. Widać tutaj nową prawicę, widać tutaj nawet różne takie miejskie organizacje. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie wszystkie osoby bez względu na to, jaką stronę reprezentują, jakie mają zdanie na temat czy obecnych rządzących, czy to, co może nas spotkać w przyszłych wyborach, interesują się problemem referendum. Nam przede wszystkim, powtarzam, zależało na tym, żeby to było spotkanie ponad podziałami, bez względu na to, kto jakie ma preferencje. W konkretnym celu. Dokładnie. Tylko i wyłącznie informujemy na temat JOW-ów. Nie jest to spotkanie polityczne czy wyborcze. O tym w ogóle nie podejmujemy dyskusji. Czyli tak jak Paweł Kukiz tutaj mówi, taka czysta organizacja społeczna, organizowanie się od dołu. Tak? Tak, dokładnie. To oddolna inicjatywa. W konkretnych sprawach przedstawiamy tylko ten problem. Prawda jest taka, że po 6 września my, organizatorzy dzisiejszego spotkania, po prostu odejdziemy w cień i na tym poprzestaniemy, bo dla nas najważniejsze jest to, aby powyżej 50% było w referendum 6 września. Są zwolennicy, ale zakładam też, że i na spotkania, no bo referendum to jest za i przeciw, prawda? Przychodzą też pewnie przeciwnicy. Jakie najczęściej argumenty możemy spotkać w takich sytuacjach? Dlaczego są przeciw, albo coś się w tych JOW-ach im nie podoba, no i wtedy pana rola wytłumaczyć, o co chodzi. Często przeciwnicy JOW-ów podają przykład Senatu, gdzie JOW-y się nie sprawdziły tak naprawdę, jednak były zorganizowane na zupełnie innych zasadach niż te, które mogłyby być w Sejmie, ponieważ do Senatu wybieramy tylko 100 senatorów, przez co okręgi były stanowczo większe, wynosiły ponad 300 tysięcy osób. W takiej kampanii potrzeba już dużych pieniędzy, żeby dotrzeć do wyborców. Dodatkowo partie miały o wiele większe przywileje niż kandydaci bezpartyjni, chociażby przez to, że kandydat partyjny mógł wydać złotówkę na wyborcę w przeliczeniu, a kandydat bezpartyjny tylko 18 groszy. Jest to ponad 5-krotna różnica. Tak, tutaj słyszymy wśród właśnie przeciwników bardzo często, że faktycznie tak jak Senat będzie podział, że tylko PiS i tutaj Platforma, ewentualnie tam może 2-3 niezależnych posłów się dostanie do tego Sejmu. Tylko właśnie mnie zastanawia coś innego, bo faktycznie czy to w przypadku JOW jest w ogóle jakiekolwiek znaczenie, czy to jest jedna partia, czy dwie, skoro taki właśnie personalny, jednoosobowy poseł, będący w pewnym sensie taką instytucją odpowiedzialną,
wypowiada przed własnymi wyborcami. Czy to wtedy ma znaczenie, z jakiej partii kto pochodzi? Właśnie to jest istota JOW-u, że może być Senat... To jest najczęstszy argument właśnie. Może być Sejm podzielony na PiS i PO, ale będą to zupełnie inne partie. Są to wtedy partie obywatelskie, które skupiają wokół siebie dane społeczności. Nie jest tak, że dostaje decyzję od wodza partii, dany poseł, tylko musi słuchać swoich wyborców, bo wie, że to od nich głównie zależy, czy dostanie się na drugą kadencję. Obecnie liczy się to, czy dostanie jedynkę, dwójkę, któreś miejsce, które będzie go premiowało w wyborach parlamentarnych. Jak to sytuacja wygląda odnośnie rozszerzenia tego referendum? Bo tu się pojawiły różne głosy innych partii, mniejszych, mniej lub bliżej z wami, no, ale generalnie już coraz więcej środowisk zgłasza, że skoro już to referendum, takie duże pieniądze będą na to wydane, więc jakaś tam kwota zostanie przeznaczona i że może też zwiększyć tą frekwencję, ludzi pobudzić, bo każdy ma inne zainteresowania. Jeden JOW-ami się interesuje, inny może na przykład sześciolatki do szkół, jeszcze inny ma jakieś tam jeszcze inne zainteresowania, bo było kilka takich inicjatyw właśnie referendalnych w ostatnich latach. No to właśnie moje pytanie jest takie, czy może faktycznie zrobić takie jedno wielkie, duże referendum? No jak państwo to widzą, czy pozytywnie się do tego odnoszą, czy negatywnie? Myślę, że jak najbardziej pozytywnie. Tak rzadko mamy okazję wypowiedzieć swoje zdanie w referendum, że warto wykorzystać tę szansę i te główne pytania, które nurtują Polaków, zadać po prostu, żeby politycy znali nasze zdanie. Teoretycznie znają, bo gdy układają programy wyborcze, są prowadzone badania socjologiczne, przez co... Tak, ale badania to badania, a generalnie ustawowo, konstytucyjnie wybór to wybór. Musi zostać wykonany, prawda, aktem wyborczym. No to jest właśnie ten bezpośredni wpływ na... Wyborczym referendalnym. Dokładnie. Wtedy możemy bezpośrednio się wypowiedzieć, a nie przez statystyki, przez sondaże, które w różny sposób potrafią być manipulowane, chociażby przez to, jak pytanie jest zadane. Bo rozumiem, że na pewno mogą się tu znaleźć i zwolennicy, ale też i przeciwnicy samych JOW-ów, prawda? Bo to jest takie informacyjne. Każdy musi sobie wyrobić opinię i jakąś tam decyzję podjąć już nad tą urną. A jak pan osobiście na przykład, jak pan zapatruje się na to? Jest pan zwolennikiem bardziej, przeciwnikiem tych JOW-ów? Jakie argumenty do pana przemawiają, czy bezpośrednio jako Grudziądzanina? Ja oczywiście jestem zwolennikiem tych JOW-ów. Dla mnie najważniejsze jest to, aby naszym krajem nie rządziły partie polityczne, a rządzili ludzie. Ludzie wybrani przez społeczeństwo, ludzie, których będziemy znać i przede wszystkim, których będziemy mogli rozliczyć z tego, co dla nas zrobili albo co zrobili przeciwko nam. System JOW ogólnie, ten system cookiesowy, czyli system brytyjski, nie do końca mi się podoba. Lepszy jest system australijski. Zdecydowanie lepiej się to przekłada, bo jeśli mamy system brytyjski, w którym to dwie głównie, te duże partie zdobyły. Nie jest pan takim, jakby to powiedzieć, stanowczym przeciwnikiem. Natomiast bardziej taką, jakby to, ja tak rozumiem, mieszaną taką bardziej ordynacją. Tak trochę jak w innym bardziej skomplikowaną. Bardziej skomplikowany sposób. Nie JOW-y brytyjskie, które są takie no nie do końca prawdziwe. No, widzieliśmy, jak to w Wielkiej Brytanii wyglądało. Gdzie... Na czym ma polegać ta inna koncepcja, która akurat panu się osobiście podoba? Ona łączy i system ten brytyjski z kilkoma jeszcze innymi. Ja powiem tak, dzisiaj mamy, prowadzimy rozmowę o JOW-ach, które i tak nie zostaną, gdybyśmy wprowadzili JOW-y dzisiaj, tak jak proponuje nam Cookies, to Polska podzieli się między Platformę a PiS, czyli tak jak ta mapka po wyborach każdych, taka dzieląca Polskę zachodnią i wschodnią. I to jest obawa przed tym, że podzielą się partie dwie duże polityczne Polską. Ten system, więc system JOW-owy Cookiesa nie jest dla mnie. Po prostu nie podoba mi się. Widać tutaj na spotkaniu w sprawie JOW-ów różne środowiska polityczne. Państwa ten JOW, ten pomysł sam przekonuje jako tutaj konkretną osobę reprezentującą konkretną opcję polityczną? Na pewno sam pomysł jednomandatowych okręgów wyborczych w obecnej chwili jest pewnym rozwiązaniem, który miałby rozpocząć proces zmian w naszym kraju, zmian dość istotnych, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to, co mamy przez ostatnie 25-26 lat, to tak na dobrą sprawę rządy tych samych ludzi, tych samych wodzów partyjnych, te same partie, właściwie posłowie zmieniają, przychodzą do Platformy, do PiS-u, tak na dobrą sprawę te partie niczym się nie różnią. Ciężko jest zaistnieć nowym osobom, nowym ugrupowaniom, bo wszystko jest tak scementowane, że ciężko jest się pojawić komuś nowemu. W przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych, tak na dobrą sprawę, cały ten system rozwalamy od środka. Następuje kompletna zmiana, zmiana właśnie w systemie wyborczym, bo decydujemy już o wyborze
konkretnego kandydata w swoim okręgu, okręgu, który jest zdecydowanie mniejszy, bo w systemie proporcjonalnym okręgi w przypadku Grudziądza jest to okręg połączony razem z Toruniem, z Włocławkiem, gdzie no, mamy naprawdę sporo tych... Chcą Państwo też, wspierają jednym słowem, nowa prawica jest za Jowami, tak? Tak, jak najbardziej. Podczas konwentu Kongresu Nowej Prawicy bodajże w 2012 roku zostało uchwalone, że Kongres Nowej Prawicy jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Bo tutaj w tej chwili mówimy o wrześniowych Jowach, ale zbliża się wielkimi krokami też kampania, właściwie już się zaczęła, można by tak powiedzieć, w wielu miastach wywieszone już są billboardy dziękujące. Wiele osób dziękuje obecnych posłów za kadencję, żegna się lub wita z kolejną, trudno powiedzieć. Natomiast czy to ma jakoś skupić ludzi, bo tu są różne środowiska i teraz pytanie, czy ta sama akcja, która być może odniesie się jakimś pozytywnym echem wśród różnych środowisk, bo widziałem tutaj dzisiaj lewicowe, prawicowe, centrowe, nawet częściowo PiS-owe, platformowe, no nie chcę tutaj wyszczególniać konkretnych osób, natomiast czy to się przełoży później na jakąś organizację list, czy pan jako tutaj przedstawiciel tutaj właśnie Pawła Kukiza jakoś to już ma w zamyśle, macie w zamyśle już, żeby organizować to, bo czasu zostało niewiele. To znaczy musimy to trochę rozgraniczać. Teraz przede wszystkim najważniejsze jest referendum, żeby uświadomić ludzi, czym są Jowy oraz po to, żeby poszli, żeby było przynajmniej te 50%. Jeśli będzie 50%, referendum będzie wiążące i władze będą musiały się tym zająć. Jeśli chodzi o sprawę wyborów, to jest na razie sprawa zamknięta. Skupiamy się na referendum i też nie należy wiązać to jakoś bezpośrednio z Pawłem Kukizem. On po prostu udostępnia swoją twarz, żeby jak najbardziej to rozpropagować, żebyśmy mogli nawet posłużyć się jego twarzą, żeby skutecznie docierać do ludzi, aby poszli na te referendum. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.